Dzień dobry. Dzień dobry. Szkoła strajkuje. Jaka jest sytuacja na strajku? Wygląda to następująco. Strajkują wszyscy nauczyciele, którzy są dzisiaj obecni w szkole, czyli to jest 26 osób, łącznie z pracownikami niepedagogicznymi. Trzy osoby nie strajkują. A co się tutaj zapisuje w tym zeszycie? Tutaj zapisujemy godziny wejścia i wyjścia wszystkich i nauczycieli, i obsługi, i uczniów, którzy przybyli dzisiaj do szkoły. Kiedy przybyli i kiedy wychodzą ze szkoły. Musimy zapewnić po prostu można opiekę. Spojrzeć? Proszę bardzo. A ilu uczniów dzisiaj przyszło do szkoły? Dzisiaj przybyło 24 osoby, co stanowi 9%. Ogółu 269. Gdzie dzieci, te, które przyszły do szkoły teraz są? Dzieci mają zapewnioną opiekę, znajdują się na świetlicy szkolnej. Z opiekunami, nauczycielami. To miałbym prośbę, żeby ktoś mnie tam zaprowadził, a chciałem tylko spytać jeszcze Państwa, jakich przedmiotów Państwo uczą? Pan? Historia i wychowanie fizyczne. Język rosyjski, wychowanie fizyczne. Wychowanie fizyczne. Nauczyciel świetlicy szkolnej. Biologia i wychowanie do życia w rodzinie. Fizyka, informatyka, technika. Matematyka. Chemia, biologia. Język angielski. Język polski. Język niemiecki. Język polski. Bibliotekoznawstwo i historia. Pani jest szefową strajku? Tak, szefową. To co, czy pani szefowa może nas zaprowadzić tam? Tak, oczywiście, jak najbardziej. No to idziemy. Zapraszam. Proszę bardzo, zapraszam. Prosimy, my sobie nie życzymy nagrywania. Rozumiem. Dobrze. A mógłbym spytać o powody, dla których pani nie strajkuje? Nie. Ja uważam, że każdy ma swoje zdanie i jeśli ktoś nie przystępuje do strajku, to trzeba szanować każdego decyzję. Oczywiście. Mimo, że ja przystępuję. Dokładnie tak, jak my byśmy wszyscy chcieli, żeby rząd i Ministerstwo Edukacji szanowali nasze zdanie, nas, nauczycieli, to my staramy się szanować zdanie osób, które mają odrębny punkt widzenia niż my. Bo to, czego doświadczamy przez ostatnie półtora roku, to jest przejaw całkowitego braku szacunku dla naszej ludzkiej godności. Ja się bardzo poważnie zastanawiałam, czy do tego strajku przystąpić. I niewiele brakowało, a nie siedziałabym tutaj w tej chwili. Nie dlatego, że popieram to, co się dzieje, bo z całą mocą stwierdzam, że to, co się dzieje, jest skandalem. Tylko dlatego, że nie wierzę już, że ktokolwiek nas wysłucha. Dla nas największą krzywdą jest to, że chcą nas pozbawić patrona i chcą nas pozbawić tradycji tej szkoły, z którą się wiele wspaniałych rzeczy wiązało. Na przykład coroczne wyjazdy do Katynia. I z chwilą, kiedy ta szkoła przestanie istnieć, młodzież nie będzie już z tych możliwości korzystać. I tyle razy już natknęliśmy się na mur obojętności po drugiej stronie, kołataliśmy do wszystkich drzwi. Jeśli nie osobiście, to pistownie, listownie przez formalne pisma. Najwyższe władze w państwie alarmowaliśmy. Tak? Kogo? Pisaliśmy do pana prezydenta, do pani premier, wielokrotnie do różnych instancji w Ministerstwie Oświaty. Rozmawialiśmy z panem senatorem jeszcze kiedy pomysł wprowadzenia w życie reformy dopiero tak jakby raczkował, jeszcze nie było pewne, czy do tego dojdzie. Z panem posłem Suskim, z wieloma osobami rozmawialiśmy. Wszędzie, gdzie tylko się dało, próbowaliśmy przedstawić nasze racje. I próbowaliśmy przedstawić, że to jest nielogiczne, żeby reforma zamiast naprawiać to, co jest złe, niszczyła to, co jest wartością i co jest dobre. Jakie były odpowiedzi? Dyplomatyczne, bez żadnych korzystnych konsekwencji dla nas. Każdemu zależy na własnym wizerunku w oczach potencjalnych wyborców. Ale niekoniecznie wiąże się to z autentyczną troską o ludzkie losy.